Dobry wieczór Państwu. Oczekiwanie na inaugurację UEFA Champions League wreszcie dobiega końca. Na to pierwsze spotkanie fazy grupowej zapraszają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Miejmy nadzieję, że ten mecz od samego początku oczaruje nas magią Ligi Mistrzów. Dziś zobaczymy, jak Pogoń Szczecin gra przeciwko Śląskowi Wrocław. Paradoksalnie od pierwszego meczu kolejki UEFA Champions League zależy więcej niż mówi prosta matematyka. Zgodzę się z Tobą, to jakby preludium tego, co czeka nas przez kolejne miesiące. A dobry początek na pewno dodaje pewności siebie i pozwala wejść na zwycięską ścieżkę. Elementem ich taktyki jest agresywny pressing. Gdy tylko przeciwnik przejmie piłkę, natychmiast do niego doskakują, usiłując zmusić go do błędu. Dziś będzie tak samo. Tak myślę. Nie sądzę, żeby drużyna zmieniła sposób gry, który przynosi rezultaty. Wysoki pressing utrudnia rywalowi życie, a jeśli uda się odzyskać piłkę szybko, zaskakując obronę, skutek może być zabójczy. Śląsk Wrocław zagra dzisiaj w ustawieniu widocznym teraz na Państwa ekranach. Tu również mamy 4-5-1 z tylko jednym napastnikiem, ale też z ofensywnie ustawioną linią pomocy. I cała druga linia obu drużyn będzie musiała grać bardzo agresywnie i otwarcie. Wbrew pozorom to jest ustawienie z frontalnymi atakami w planie. Jest pierwszy gwizdek sędziego i możemy oficjalnie powiedzieć, że obie drużyny zainaugurowały nowy sezon UEFA Champions League. No właśnie, nowy sezon, po którym osobiście spodziewam się bardzo wiele. W końcu od najważniejszych rozgrywek klubowych możemy, ba, powinniśmy wiele wymagać. Drygas. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali. Świetnie minął teraz obronę. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Blisko pole karne. Michał Krapek. Zacentrował teraz, tylko dobrze uderzyć. Gol! Wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Ależ bramka, Jacku. Tak, wielkie brawa za ten strzał, ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Ricardo Nunes. Celeban. W ostatniej chwili przejęli. Pawelec. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Dobre podanie za plecy obrońców.
Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Przejęli piłkę, popatrzmy. Ależ pechowe podanie i strata. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Wybita piłka trafia do przeciwników. Piłka przechodzi nad wszystkimi. Nikt do niej nie doskoczył. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. No, bardzo ładnie przeciw... Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Udanie broni. Piłka cały czas w grze. Musi uważać. Rywal blisko. Nie dawali drużynie przeciwnej nawet chwili spokoju i się opłaciło. Przejęli piłkę od razu na połowie rywala. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Pawelec. Groźnie, ale zdążyli na czas. I piłka wybita do przodu. Radosław Majewski. Czy będzie prowadzenie? Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Ma na skrzydle dużo swobody. I po odbiorze strata piłki. Marcin Robak. Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boiskiem. Krapek. No i mamy stratę piłki. Drygas. Radosław Majewski. Drygas. Remis po pierwszej połowie meczu. Jest 1-1. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im... Jest pierwszy gwizdek sędziego i... Rozpoczęliśmy drugą połowę pierwszej kolejki fazy grupowej UEFA Champions League. Tak, nie ma już czasu na rekonesans. Za to trzy punkty pozwoliłyby dobrze wejść w tegoroczne rozgrywki. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Marcin Robak, Michał Chrapek, Robert Pich. Strata piłki. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Odegrał do bramkarza i słyszą państwo reakcję publiczności. Krzysztof Mączyński. Michał Chrapek. Marcin Robak. Strzela! Ależ kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. Zupełnie niepotrzebna strata. Źle wymierzone podanie. Ależ go wypatrzył. Gra będzie wznowiona od bramki po tym dośrodkowaniu.
Nie wiem, czy to zagranie zasługiwało na jakąkolwiek inną decyzję arbitra. Żółta kartka i mamy chwilową przerwę w grze. Tak, to dobra decyzja. Zawodnik próbował wykorzystać przewagę i było to stanowczo niesportowe zachowanie. Teraz może się to zemścić na jego drużynie. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Mariusz Pawelec. Krzysztof Mączyński. Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Ładnie go minął. Marcin Robak. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. Pogoń Szczecin przegrywa w tym spotkaniu. Robert Pich podaje z powrotem. Celewan wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Pawelec ma wsparcie kolegów w tej akcji. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Trener wprowadza dwóch rezerwowych graczy. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Piętnaście minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Augusto. Pawelec. Robak. Szykuje się zmiana. Dobre podanie minęło linię obrony. To może być wyrównanie. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ma możliwość dośrodkowania. No, będzie gol. Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Będziemy mieli wrzut z autu. Aż dziw, że trener zdecydował się go zdjąć. Zagrał na maksimum swoich możliwości. Tylko 5 minut do końca. Wciąż jedna bramka różnicy. To może być wyrównanie? Uderzył, ale prosto w rywala. Offside.
może teraz zrywa się do ping kibiców. Wiedzą, że to jedna z ostatnich. Świetne podanie za plecy rywali. Może teraz ruszyć skrzydłem. Ma czas i miejsce. Przesadził z tą centrą. Łukasz Broś. Gdyby bardziej precyzyjnie. I mamy koniec. Niestety dziś będą musieli obejść się smakiem. Zgadza się, Darku. Nie tak to sobie chyba planowali przed tym spotkaniem. Miały być 3 punkty. No, 1 w najgorszym razie, a tu 0 oczek na ich koncie. W następnej kolejce nie mogą sobie pozwolić na potknięcie. Jest pierwszy gwizdek sędziego.